To jest grupa terrorystyczna. Oni siedzą, tyle mają do roboty. Tylko tym się zajmują. Siedzą i planują. Cała trójka. Mają swój taki mały świat stworzony i człowiek jest nikim. Pan prowadzi tą broń i do jutra! Odłóż tą broń! Proszę! Odłóż tą broń! Patrzcie! Odłóż tą broń! O co pan nie radzi? Jakiej broni? Odłóżcie! Odłóż tą broń! Pan się bał dzisiaj o swoje życie? No jak się można nie bać o swoje życie, jak oni mnie straszą, że mnie odpalą? Jak się można nie bać? I dzisiaj przyszedł czas, że wyciągnęły broń i odpalały. Próbowały odpalać. Dziękuję Panu Bogu, że mnie nerwy nie puściły. O, ci łeb odpalę, ty sku... Zdejmiesz tą słodką kamerkę, czy ci mam ją rozs***ć? Wzywam cię do zaprzestania mnie filmowania, inaczej dostajesz prosto w ryj. Co wybierasz? No co wybierasz, pytam? A ja strzelę ten bydlakowi. Co wybierasz? Te chwile grozy zarejestrował swoją kamerą pan Antoni. Kobiety, które mu grożą, to matka lekarka oraz jej dorosła córka. Ostatnie 3 lata dla mężczyzny to pasmo ataków, wyzwisk i różnych form upokarzania. Wszystko za sprawą jego najbliższych sąsiadów, czyli 3-osobowej rodziny K. Myślę, albo pociągnie za spust i da mi w oczy, albo nagram to, ale nagrałem. To jest już 3 rok to trwa. Tylko, że dzisiaj broń wyciągnęli, a tak to tylko strachami brali. I wyzwiska, i odpalą mnie, i tego ćpuna, tego. Teraz znowu się przerzucili na tego z więzienia, na cwela i kryminalistę. Coś się ubzdurali. Groźby rodziny K słyszała również pani Patrycja, która mieszka 2 domy dalej. Kobieta z obawy o swoje życie, a tak żeby chronić dzieci, schowała się do środka. Była w takiej panice, że musiała do niej przyjechać karetka. Kobiety stały z bronią, właśnie przy siatce biegały. Później słyszałam huk, jakby strzały. Po prostu bardzo się przestraszyłam, bo dzieci były na podwórku. Zebrałam szybko dzieci i schowałam się w domu. Zadzwoniłam na policję. Wszystko działo się bardzo szybko. Było tego tak dużo, że już po prostu myślałam, że gdzieś te strzały padają w naszą stronę, w stronę mojego dziecka, w moją stronę. Już nawet nie myślałam o sobie, tylko o tych dzieciach, bo już bałam się, że wszystkie groźby, które krzyczeli do nas od tych wszystkich dni, nawet od miesięcy, w końcu zostaną spełnione. Przestaniesz filmować, czy rozpierdzi tą kamerę? Chcesz ratować życie? To spierdź. Bo w tej chwili użyjesz to. Czyli oni przestań naruszać czyjąś prywatność! Już! Teraz z tej strony powiedzmy. Wiesz co? Bo ci szczelę tak, że ci łeb odpadnie. Bo to jest dobra broń. Ty patałachu kryminalny! Ty obsrańcu! Ty padole i szambo życiowe! Ty pier... Dawaj strzał, chodź tu! Chodź, chodź, dawaj. A ja tu się szykuję do tego strzału. Ci patałachu, dobre miałem celności, nie bać się. Służbę wojskową przeszłam, nie tak jak ty patałachu. Zaraz ci odpalę.